tym roku mija 1050. rocznica Chrztu Polski. Z tej okazji w wielu miastach organizowany jest szereg wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Historyczny jubileusz nie ominął także Świdnika. Obchody rozpoczęły się dzisiaj wyjątkową lekcją z udziałem uczniów gimnazjum nr 1 i władz naszego miasta na czele z burmistrzem Waldemarem Jacksonem. Po godzinie 9 ulicami miasta przyszła biało-czerwona parada przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej nr 7. Przemarsz zakończył się w Centrum Kultury, gdzie widzowie mieli okazję wysłuchać krótkiej lekcji historii oraz koncertu Jana Kondraka i Piotra Selima. Nurty Jordanu, nurty świętej wody życia, nurty Jordanu, nurty życia wiecznego, zanurzamy Ciebie, nalejemy Ci imię, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę, 17 kwietnia. Szczegółowy program dostępny jest na naszym portalu.